Dzisiaj w Dziejach Apostolskich słyszymy dwie prawdy, dość istotne dla naszego życia chrześcijańskiego. Pierwszą słyszymy w pierwszej Antiochii, gdzie święty Paweł umacnia duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Nie mówi tego czysto teoretycznie. Chwilę wcześniej został ukamienowany i prawie zmarł. Tak przynajmniej wydawało się, że już nie żyje. On nam chce powiedzieć, że nasze życie wiary, w ogóle nasza wiara, ona jest procesem, ona jest pewną drogą, którą przechodzimy. I po tej drodze, na tej drodze mogą się dziać i powinny się dziać różne rzeczy. I będą nas spotykać różne doświadczenia, że to nie jest tak, że uwierzyliśmy i już koniec. To jest pewien proces, droga. Druga prawda, widzimy ją znów w Antiochii, ale w innej, Antiochii Pizydyjskiej, gdzie przychodzą Paweł z Barnabą, tam zostali przeznaczeni do misji głoszenia słowa i tam zaczynają opowiadać o tym, co się po drodze stało. Dzielić się swoim doświadczeniem, świadectwem tego, jak wiara wśród pogan się rozprzestrzenia. To jest bardzo potrzebne w wspólnocie. I nam to, każdemu jest to potrzebne, żeby się dzielić, czy też żebyśmy my usłyszeli świadectwo innych na temat tego, jak Jezus Chrystus działa w naszym życiu. Im bardziej, im więcej tych różnych doświadczeń będzie w naszym życiu, tym bardziej nasza wiara będzie autentyczna. I ona będzie umacniać tych też, z którymi żyjemy, którzy patrzą na nas, którzy coraz bardziej będą widzieli Chrystusa, który w nas żyje, który w nas działa, który jest z nami. Daję wam pokój, ale nie daję wam świętego spokoju, mówi Jezus. Ja wam nie daję tak, jak daje świat. Świat, który da nam spokój, kiedy zabezpieczymy się na wszelkie możliwe fronty w naszym życiu. I tak to nie sprawi, że będziemy ludźmi pokoju. Święty spokój to zawsze coś krótkiego, niepewnego i nie dającego nam poczucia bezpieczeństwa. Jezus mówi, ja wam daję pokój, 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 pokój. Wielokrotnie to powtarza swoim uczniom, bo dobrze wie, że znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa jest pokój. Że oni tam, gdzie się pojawiają, wprowadzają pokój. Że kiedy ich spotykamy, nawet nie wiedząc, że są wierzący, widzimy ludzi napełnionych pokojem. Pokojem związanym nie z tego, że widzą świat w różowych okularach, ale pokojem dlatego, że wiedzą, że Bóg trzyma ten świat w swoich rękach, że ten świat się Bogu nie wymknął, historia Bogu się nie wymknęła spod kontroli. Takiego pokoju wszyscy potrzebujemy. O taki pokój dzisiaj prośmy. Niech on będzie znakiem rozpoznawczym nas wierzących, abyśmy byli znani z tego, że nie zatruwamy innych pesymizmem, jakimś lękiem, niepewnością, ale dajemy pokój, tak jak Jezus. To jest nasza odpowiedzialność. To jest nasze zadanie wobec całego świata.